Dopiero siódmy sezon na poziomie pierwszej ligi. Ma najlepszy, może pobić swój rekord punktowy. To jest 48 punktów. Aktualnie ma 40. No i walczy o baraże. Wypożyczony do czerwca Złotewski Walmiery. Zawodnik, o którym mówi się, że parę klubów ekstraklasy chciałoby go mieć u siebie. A tymczasem Rafał Boguski przed szansą. Rafał Boguski, Mikołaj Biegański. Ale taka, bym powiedział, faza dekoncentracji Wisły Kraków. To tak jakby linia obrony w ogóle nie zareagowała na ruch Boguskiego. Natomiast tu wszystko robi świetnie. Już poszło do środkowania. Bramka! Kolejny stały fragment. Michał Koń puszcza, prowadzi. Ale też się ta defensywa cały czas bez koncentracji, cały czas słabo zorganizowana już wcześniej przecież w polu karnym. Tam nikt tej piłki nie był w stanie wylić przed strzałem TKD. Teraz stały fragment gry i znowu bez krycia. Zawodnicy jakby bardzo pasywnie, jeśli chodzi o po prostu... Uczulał na stałe fragmenty, analizował z piłkarzami Radosław Sobolewski i cały sztab. Też uderożne puszczy. Ale wydaje się, że Moltenis spóźniony, że gdzieś za późno zareagował, za późno doskoczył do przeciwnika. Tak było, jak mówisz, analiza analizą, natomiast w rzeczywistości boiskowej Wisła... Złapali taki rytm do gry kombinacyjnej zawodnicy Wisły Kraków. Teraz próba strzału, Kevin Komar. Nie udało się futbolówki złapać. Kombinacyjny z wejściem pole karne, teraz zakończona akcja strzałem z dalszej odległości. Wszystko podporządkowane spotkanie, nawet proboszcz tutaj z parafii, z kościoła na niepołomickim rynku przesunął liturgię o godzinę. A co się wydarzyło w tej sytuacji? A tutaj to starcie i to wejście Taciego Wojcinowicza, tak? Z dużym impetem wykonane. Czy Wojcinowicz trafia głową w piłkę, to na pewno, a potem Taci trafia głową w głowę Wojcinowicza. No właśnie. To jest ten moment, to jest ten atak Taciego i trafia go w głowę głową. Dość duży nabieg wziął do piłki, robił pić. Nie strzelał w tym sezonie karnego, no ale mało grał, ma jedną bramkę sprzed tygodnia. Zobaczmy, Kidrich, 2-0, bardzo pewnie to wykorzystał. Ktoś tu jeszcze, zawodnicy Wisły Kraków, mają jakieś pretensje, ale nie wiemy. Chyba, że to zatrzymanie było zbyt takie widoczne, że on się faktycznie zatrzymał. No było zatrzymanie. Było zatrzymanie. W każdym razie w 50, wydaje mi się, 5 minucie, oczywiście to jest wciąż pierwsza połowa. Pada bramka. Piłka wędruje od nogi do nogi po ziemi. Wykorzystanie prawej strony, wejście Wiara, czy wejście Jarocha. To jest zakończone podanie w pole karne. Luis Fernandez. Kolejny rzut rożny, który mu się nie udał. Chociaż jeszcze jest przy piłce jego drużyna Żunka i Mula. Mula, bramka! Piłkę Boris Molteni strącił, zmienił jej kierunek głową i chyba Francuz jest autorem gola kontaktowego. Mula tak mocno tę piłkę, nie wiem, strzelił w pole karne. No nie, Boris Moltenis moim zdaniem, dobrze to spostrzegłem, jest autorem gola. Ładnie znalazł dole na czwartym, piątym metrze i skierował ją piłkę do siatki. Zmienił po prostu kierunek lotu tego piłki po uderzeniu Muli, bo ta piłka była praktycznie niecelna, ona leciała poza słupek. Z ruchem Chorzów 0-1, atakują gospodarze, Kidrich. Dobre odegranie, Serafin! No i Rafał Boguski tutaj dołożył nogę. Zobaczymy, bo może lekko odchodziła, ale chyba zmieściłaby się do bramki po strzale. Świetne zachowanie Kidricha, który przyjął piłkę pod krysiem, odegrał, po prostu wystawił piłkę na uderzenie. No tu myślę, że... Aleks Mula, teraz Bartosz Jaroch! Kolejna próba, no to na pewno jest ta zmiana. Mula zostawił tą piłkę Jarochowi, który bardzo groźnie uderzył. Ta piłka zmierzała, no nie wiem, gdzieś tam... Teraz walka w powietrzu przy linii bocznej. Skutecznie Jakuba domaga się faulu kolejnego. Luis Fernandez po wejściu Jakuby, a tymczasem szansa przed Domalskim. Domalski! Niecelnie, ależ była okazja. Błąd Moltenisa i ma czego żałować Hubert Domalski. Po prostu, który wręcz sprezentował tą piłkę Domalskiemu. Natomiast... Byłoby pełne święto, byłyby świetne nastroje przed świętami Wielkiej Nocy. Mówiłem, że tutaj... Nawet proboszcz jednej z parafii, nie ma bramki, Tomalski! Też pod naporem przeciwnika.
Tomalski ponownie się myli. No jeżeli Puszcza tego meczu nie wygra, to Hubert Tomalski naprawdę będzie sobie... Ale jeszcze grają. Nadzieja umiera ostatnia. Biegański źle, bardzo źle i to jest koniec!